Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysty52 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale wracamy do Ruin Al-Shedim, żeby tam zakończyć wątek fabularny. Kurde, ale to dziwnie brzmi w Gothicu, jak mówimy wątek fabularny, szczególnie w trójeczce, ale tak, jest to wątek fabularny, ta gra ma jakiś cel. Tak, no, zostały nam kwatery strażników umarłych i tam mamy też do znalezienia 10 urn. I ja już mam wylew, bo wiem, co mnie tam po prostu czeka i tam jest jedna wielka rozpierducha. I po prostu bardzo nie lubię tego miejsca i niestety, ale będziemy musieli przez to wszystko przejść i to jest okropne. No, ale mówi się trudno, moi drodzy. No, mówi się trudno i płynie się dalej. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam to mimo wszystko w miarę sprawnie. Czy to już tutaj się zaczynali ci nieumarli, czy nie? Si. Jak najbardziej. Tu jest bardzo dużo wrogów. Ogromna ilość. Czemu ja go nie zatrułam? Nie zatruwamy zombiaków? Nie da się? Trochę słabo. Byłam pewna, że bez problemu sobie ich przytrujemy. Powiem tak. Najlepszym sposobem najlepszym sposobem w tym wypadku jest najpierw pokonanie wszystkich przeciwników, a później dopiero łażenie tutaj, bo ich jest na tyle dużo. O Chryste, Panie. Myślicie, że ja dam radę w taką mumię? Aha. Użyć na przykład tego. Okej, dajemy radę, ale ona mnie szybciej zabije, niż ja to zrobię. Dobra, bo tutaj jest naprawdę ekipa po prostu z Warszawy, nie? Szkieletów jest od cholery. I wiecie, to nie byłby problem, bo same w sobie szkielety są proste do walki. Gdyby nie to, że mamy też innych przeciwników. Czyli na przykład zombiaki czy mumie. Bo nie powiem, ale to dosyć solidnie komplikuje sprawę. Szczególnie, że tam już jest łucznik i ja zaraz dostanę po prostu w głowę od niego. Albo od tej mumii dostanę i będzie to jeszcze gorsze. Widzę pierwszą urnę. Naprawdę bardzo miło. Przydałoby się zrobić trochę odwrót. Mam strzałę w głowie. Ła, dostałam. No, od kogo dostałam? Tutaj po prostu trzeba biegać, być w ruchu non-stop. Najlepiej. No właśnie, jeden nas dźgnie i już jest po nas. Dobrze, że te jaszczurki już tutaj zabiłam, bo by był naprawdę przypiks. Ja jestem wdzięczna, że one tak ładnie czekają po prostu. Najgorsze jest właśnie to, że one szybko, w sensie one, że szkielety, wyprowadzają te ciosy. Wiecie, jak my byśmy używali tarczy, to dużo więcej czasu by nam to zajęło. Dobra, szósteczka. Jak widzicie, zrobiłam tak wielkie koło.
tyle przebiegłam, że naprawdę tutaj trzeba po prostu stopniowo wybijać przeciwników. I dopiero później, jak wszystkich pokonamy, to ten obszar w ogóle zwiedzać. No, nie udało mi się. No właśnie, bo tam jest już taka ekipa z Warszawy, że jest jeszcze gorzej. Ojej, dobra. Ja trochę liczę, że oni sami tutaj do mnie przyjdą. Byłoby bardzo miło. No, serio? No kur... To jest rzecz, której najbardziej nienawidzę, że po prostu czasami trafienie jest bezsensowne i nie działa. Chwilowo jesteśmy bez mumii w okolicy, więc to jest przynajmniej jeden plus. Minusem sporym, wiedziałam, że nie zdążę. No szkur... Jezus kochany. Popatrzę się może w chmury, może mi przejdzie. No nie ma po prostu metody, one... Nie wiem, jakoś inni przeciwnicy mnie nie trafiają, jak tak robię. Do widzenia. Nie trafiłam. Ty się nawet nie waż. Masakra. No, a dzisiaj ja się naprawdę nadenerwuję na takie cholerstwa jak te. Bo najgłupsze co zrobiłam w swoim życiu. Okej, na szczęście zdążyłam. Dobra, jak ten teren wygląda? Oh my godness, właśnie mi się tak wydawało, że tu jest jakiś golem, wiecie? Się nie myliłam. Chodź, chodź. Przyjdzie ten szkielet tutaj. Byłoby super, bo tego golema to muszę zabić samego. No chodź. Dobra, postrzelam sobie trochę. Tam chyba rzucimy jakimś czarem w ogóle na dół. Tu by się nawet z jednej strony przydał demon, żeby go wziąć i żeby mi po prostu pomagał, ale jak ja już sobie wyobrażam, na przykład... Wiedziałam, że zdąży we mnie cisnąć. Na szczęście nie podrasował sobie tej kuli ognia i było w miarę. I mamy też grób. Do wykopania. No dobra, trochę kilofów, takich rzeczy. Podleczmy się i lecimy dalej. Jakbyście się zastanawiali, to nagrywam dla was odcinki na zapas. Przyczyną jest fakt, że przyszły tydzień mi się taki bardzo zamulony szykuje. Więc wolałabym tutaj w tym wypadku po prostu... Oła. Wolałabym być przygotowana po prostu i tyle. Serio? No ile jeszcze? No, tych nieumarłych jest od cholery. Jeszcze się musimy wrócić tam, gdzie były te mumie.
Pytanie, czy to już jest wszystko? Okej, no widzicie, jest tutaj ekipa z Warszawy co najwyżej. Raczej co najmniej. Strażnik Świątyny to tam jest bez problemu. Tamte jak się zbiorą w jedną kupę, to weźmiemy je po prostu... pieprzniemy jakąś błyskawicą. Tych czarów to ja mogę namarnować tutaj. Mam ich dużo. Many też mam sporo mikstur, więc... raczej bez problemów. W tego zombiaka może strzelimy. Akurat jak na złość się musiały rozpierzchnąć trochę na boki. Dobra, oberwało ich też więcej. Teraz już sobie może dorobimy skuszy. Okej, nawet trafiłam. Już nawet muzyczki nie ma. Ale możliwe, że tutaj do mnie nawet za chwilę przylezą. Okej, trafiłam. Pięknie. Dobra, myślę, że możemy zejść już. I teraz nawet możemy właśnie skuszy dobijać. Serio? Ważne by tą mumię załatwić. Dobra. Najgorsze jest to, że tu jest jeszcze nie jedna. Ojej, dobra. O matko, Jezu, nic nie widzę. Gdzie ten szkielet? Tu jest szkielet. Szkielety, zapraszam. Uwaga na mumię. Hop. Wrócę tędy? Nie wrócę. Dobra, siódemkę zrobimy. Zatrzymacie się w miejscu? Nie za bardzo. W zombiaka. Dobra. Niech będzie. Super. Wszystko rozjechane. Słyszałam, jakby wyciąganie broni. Słyszeliście? Albo mi się wydawało. Dobra, na razie się tutaj przejdziemy, żeby się upewnić, że wszystko, co miało umrzeć, to umarło. No, amen. Jeszcze tu powinna być ekipa. Nie z tego, co widzę, jest. Pytanie, czy jedna mumia, czy więcej?
Panie bokser. Więcej. Wiedziałam, że dostanę. Już z tego nie wyjdę. Dobra, tam też pierdykniemy w takim razie tym piorunem. Ojej. Serio? Nie masz co robić? Dzień dobry. Ła, dostałam! O Jezu. A ja mówię, nie, dobra, na spokojnie, na spokojnie. Ty, bokser. Ty się opanuj. Okej, okay, no brawo ja. Okej, okay, BBB, chociaż żeby tego jednego. Nie trafiłam. Cudnie. Dobra, może uda mi się go trafić. No i dobra. Mam nadzieję, że to już jest wszystko. Teraz za tymi urnami wypadałoby się rozejrzeć. Tylko pytanie, czy to są wszystkie potwory, które tu były? Oczywiście, że nie. Z czym do ludzi? Ale może już same szkielety zostały? Dobra, tu są jakieś zębacze. No to tutaj już byłam. W sumie przy tych zębaczach. Serio? Naprawdę? Zapisałam się w powietrzu. Nie wiem, czy to dobrze. Wywijaj tą bronią. Do pożygu. Dobra, F-piona. I sprawdzamy, czy coś tu jeszcze żyje. I liczmy na to, że nie. To jest tak duży obszar. Że znalezienie też tych urn to będzie trochę problem. Tutaj widziałam, że była jedna gdzieś. Bo była. Tam jest jedna urna. Gdzie my jesteśmy w teorii teraz? No, kwatery strażników umarłych, no. Tu jest mumia. Tu nic nie ma. To jest najgorsze miejsce moim zdaniem do eksploracji. No właśnie, pierwsza urna. Druga. Ja bym to sobie mogła z telekinezą biegać, wiecie?
trzecia. Czwarta. Tu już widzę, że jest piąta. Mamy klucze do świątyni. No i widzicie, ta na przykład urna jest nie do podniesienia, nie? To jest najbardziej chamska rzecz, jaka tutaj jest w tych ruinach. Stara skrzynia. Chyba kostur z ostrzem to jest nagroda. Za nasz wysiłek. No i co? Mamy 5 urn i co dalej? To nie jest chyba najlepszy wynik. Tu jeszcze mogą być urny. I raczej na pewno będą. Golemiarz nam już nie zrobi tutaj żadnej krzywdy, więc to jest na pewno jakiś plus tej całej sytuacji. Tak, nie bójcie się, widziałam tą urnę. Pałka, nie chcę takich rzeczy. Przestałam już liczyć te urny. To źle chyba, nie? Widzę kolejną. Ma być ich 10. Nie widzę tego dobrze. Tu jest też jakaś skrzynia, jest kolejna urna. A wiecie, że miałam przed chwilą powiedzieć, że tutaj chyba urny nie ma? A ona tak po prostu tutaj była. Metalowy kufer. Sztaba magicznej rudy. Czy ja znalazłam katanę? Czy mi się wydawało? Co? Co ja zebrałam? Ten półksiężyc chyba. Ile mamy tych urn? To są dzbany. Gdzie są te urny? Tutaj są 8, jeszcze 2. Słyszę, że już mi się słuchawki rozładowują, to niedobrze. Okej, tu nie byłam, więc jest jakaś nadzieja, ale tu już byłam. Czemu ta urna jest nie do zebrania na przykład? Okej, została nam jedna. No to pięknie, to już jej chyba nie znajdę. Zebrałam ten kufer, bo już się pogubiłam. Nie. Jedna urna została. Chryste Panie. Mam. Zajebiście. To co, idziemy od razu też do Saturasa, nie? Ja muszę sobie podładować po nagraniu tego odcinka słuchawki. Czyli w sumie wszystko, żeśmy tutaj pozabijali, co było do zabicia, co było do znalezienia, też znaleźliśmy. Została nam już tylko świątynia. Koczownikom już też pomogliśmy.
potem zostanie nam jeszcze miksir do pogadania. W sumie moglibyśmy z nim pogadać też już teraz i chyba to zrobię. Zanim powiem Saturasowi, że mam wszystko. No bo też... Potem z miksirem po prostu pogadamy dalej o jednej rzeczy, a tak to pogadajmy z nim teraz. Uważaj! Nie dotykaj! Dobra, będę uważał. Wiele godzin zajęło mi doprowadzenie tego do jako takiego porządku. Nie uwierzyłbyś, ile prastarych kamiennych tabliczek i artefaktów znajdujemy. I jak ciężko się je wszystkie porządkuje. Teraz jednak mam ogólny pogląd na ogół naszych zbiorów. Co do tych prastarych artefaktów? Tak. W większości bezwartościowe śmieci. Recepty, listy miłosne i tym podobne. Posłuchaj tylko. Uda. Moje soczyste uda. To list miłosny? Recepta. To stara wiedza. Szkoda, że mało przydatna. Przekaż mi trochę przydatnej prastarej wiedzy. Prastara wiedza stanowi klucz do prastarej magii. Bez niej nie zdołasz nauczyć się prastarych zaklęć. Kamienne tabliczki, artefakty, inskrypcje, to w nich może się kryć przydatna wiedza. Mogę ci dać te tabliczki. Oj, super. Możesz mnie czegoś nauczyć? Owszem, udało mi się odszyfrować kilka formuł magicznych. Jeśli chcesz, mogę cię ich nauczyć. No i dobra. Naucz mnie czegoś o alchemii. Ty nic mnie już nie nauczysz. Pokaż mi towary, co ty masz, szatę. A co z artefaktami strażników umarłych? Strażnicy umarłych? Tak. Powinni być pod AV-37. No, mam. Cytuję. I strażnik Jarogol zstąpił do krypty... Do rzeczy. No, mam. Chwycił swój artefakt mocami światła i życia błogosławiony i dał pokój tym, którzy go nie zaznali. I co to ma niby znaczyć? To coś z pewnością dla ciebie przydatnego. Mhm. Dobra, on oczywiście ma informacje o piątej świątyni, ale tym się zajmiemy później, po ogarnięciu tej świątyni. Mamy ranek, chodźmy więc do Saturasa i ogarnijmy sprawę tej świątyni do końca. Mam 4 pozostałe klucze. Co teraz? Będziemy tu czekać, a ty otwórz świątynię. Nie przyciągaj do siebie więcej uwagi, niż to jest absolutnie konieczne. Wejdź, zdobądź artefakt. Wróć w jednym kawałku. Dobra. To ruszamy. Troszkę się cykam. Będzie dużo magów nieumarłych. Oj, na pewno będzie. Będzie chyba dzisiaj też dłuższy odcinek, ponieważ wątpię, że się wyrobię w 15 minut ze świątynią. I teraz ważna rzecz, trzeba tak podejść, żeby nic ze świątyni mnie nie zaatakowało i szybko kliknąć w drzwi. O, fuck my life. Nie zdążyłam, tak? Będziemy tak teraz stać, nie? Nie. Nie w ten sposób. To jest najgorsza rzecz. Nie. W Gothiku 3. Naprawdę najgorsza. Czemu akurat pod moim blokiem znowu musi jeździć jakieś dziwne auto i robić mi hałas? Uwielbiam. Ej, a może by tak od boku podejść, się przyskradać?
i szybko kliknąć. Okej, udało się. Do otwarcia tych drzwi potrzeba 5 różnych kluczy. Ja nie wiem, co oni robią. Nagle oczywiście... Co to było? A to bezimienne tylko. Nagle jak zamkam okno, to oczywiście jest cicho. No proszę, zadziałało. O proszę, zaraz będziemy umierać. Kamera jest też do naprawienia. Zrobimy na szybko F5 i F9. I powinno się naprawić. Ale dno. Zamknął okno i nagle cisza. Ta gra jest czasami taka bezużyteczna, że naprawdę. Dobra, wchodzimy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale widać, że jest po potopie ta świątynia. Bo jest takie wejście właśnie zasypane. Wiecie co, chyba wejdziemy tam na pełnej po prostu. To są tylko szkielety. Tylko łucznicy, nie? Tutaj jest właśnie bardzo dużo tych szkieletów i to jest plus tej świątyni, że nie ma innych raczej nieumarłych. Z wyjątkiem potem tych kapłanów. Więc w teorii jest prościej. Czemu muzyka nagle zniknęła? Okej, dziękuję, że wróciła. No i dobra. No to wchodzimy w takim razie. Czekam. Kolejny szkielet. No. To było akurat chamskie i głupie. Dobra, nic nie widzę. Dobra, zapadła cisza. No, słyszę maga pierwszego. O Chryste, jest mumia. Czekam.
Miałam powiedzieć, że chyba nie ma mumii. Chciałabym, żeby nie było. Praktycznie zawsze jest. No nie wierzę, nie! Och, dobra. Zaraz wjedzie mag. Dobra, wchodzimy głębiej. Masakra. No wiecie, obrońca ciała musi być strzeżony przez oczywiście paru magów, nie? Nie może być przecież inaczej. Mamy maga. Podejdziesz tu bliżej. No, naprawdę. Niedobrze. Szybciej. Nie! Spadam. Dobra, udało się przynajmniej tego jednego zabić. Do pozostałych się tam jeszcze dojdzie. Masakra. Naprawdę, nie? Dobra, wycofaliśmy się kawałeczek. Jak miło. Jest ich dwóch. Najgorsze jest to, że oni się teraz nie rozdzielą, nie? I to jest ten moment, w którym wykorzystam sobie demona po prostu. Tylko musimy sobie zmienić pierścionek na chwilę. Nie, demon się przyzwał na górze. Oh my god. Cudnie. Co teraz? Dobra, nie mam tyle many, wiadomo. Ognisty miecz, wypędzenie zła. Ale to trzeba, kurde, trafić w takiego maga, nie? Dobra, trzeba to jakoś rozwiązać. Ła, o Jezus. Chyba jeszcze gorzej zrobiłam niż mogłam.
Przyszli tutaj obaj. Dobra, oboje wyciągnęli kostury, mamy szansę jakąś minimalną. Gorzej, że tamten zaraz chyba kulkę wyciągnie, nie? Tak będzie. Pij szybko. Chyba się trochę wyleczył. Nie wiem, co on zrobił, ale... Na spokojnie już teraz. Super. Na 1000% to byli już wszyscy. Tak jest. To wygląda jak tajemne przejście, ale tam się już nie przejdzie. No i mamy, moi drodzy. Szatę Adanosa. Wykonana z ciężkiego płótna. Teraz zostało nam jeszcze tą świątynię obejrzeć pod względem skrzynek. W sumie to okute kostury mogę sobie zabrać. Ty zgubiłeś swój, no dobra. Ciężka skrzynia, pięknie. A w niej... Zabójca nosorożców, nowa kusza, moi drodzy, dla nas. Jak ona się prezentuje. Standardowo plus 10 w sumie do obrażeń, ale jeszcze jak się zeskaluje ze siłą, to będzie trochę więcej. I tu jeszcze gdzieś chyba była stara skrzynia, czy nie było? Chyba nie było. No dobrze. No to co? Idziemy do Saturasa powiedzieć mu, że mamy szatę. I potem pogadamy z Miksirem o piątej świątyni, no bo mamy już cztery artefakty Adanosa, a o piątym w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, gdzie jest. Szczególnie, że tutaj go nie ma. No dobrze. Znalazłem artefakt. Znów to zrobiłeś, co? Zanieś teraz artefakt w bezpieczne miejsce. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Twoja wyprawa do świątyni spowodowała jeszcze więcej szkód, niż się obawiałem. Ktoś musi zadbać o posprzątanie tego bałaganu. Zapewne tym kimś będę ja. Pomówmy o boskich artefaktach. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Co dokładnie mogę z nimi robić? To zależy tylko od ciebie. Początkowo nie chciałem w to wierzyć. Teraz jednak wydaje się to być oczywiste. To ty podejmujesz decyzję. Wybierzesz między Inosem a Beliarem. Xardas też tak twierdził. Xardas wspominał też o trzeciej drodze. Czyżby? Wiele wskazuje na to, że Xardas mówił szczerze. Z drugiej strony wiele zachowuje tylko dla siebie. Pomów z nim. Nie zabiję cię. W każdym razie taką mam nadzieję. No później dopiero możemy z nim pogadać. Jak podejmę decyzję? Ha! Ja jestem sługą Adanosa. Sam to musisz odkryć. Co twoim zdaniem planuje Xardas? Xardas włada mocą dwóch bogów. Już ten fakt jest powodem, aby mu nie ufać. Wiele razy mnie już jednak zaskakiwał.
Sądzę, że swą decyzję powinieneś podjąć samodzielnie. Zrób to, w co wierzysz. Nie wybieraj ze względu na kogokolwiek innego. No wiadomo. Dobra. To co, jeszcze dokończymy kwestię Myxira i możemy chyba stąd już spadać. Zobaczmy, co on nam powie o piątej świątyni. Wiesz coś może o piątej świątyni? A, tej zaginionej. AT-13. Zebrałem wszystkie informacje na jej temat. Poproszę o skrót. No dobrze. Wierzymy, że istnieje pięć świątyń, a w każdej z nich znalazł się jeden artefakt. Zgadza się? Tak. Tak powinno być, ale nigdy do tego nie doszło. Ostatni artefakt, pierścień, nie dotarł do swojej świątyni. Na nasze szczęście zresztą, w innym wypadku ta opowieść byłaby bardzo krótka. Więc gdzie jest ten pierścień? Zacytuję kolejny ustęp pism. Nie ruszył jednak ku świątyni, lecz nogi zawiodły go daleko od ziemi przodków. To znaczy, że poszedł na północ? Na to wygląda. Możemy się tylko zastanawiać, co go do tego skłoniło. No wiadomo. Jakie profity daje swemu właścicielowi ten magiczny pierścień? Wszystko działo się kilka tysięcy lat temu i nasza wiedza na ten temat jest ograniczona. Zapewne umożliwia swojemu właścicielowi korzystanie z magii. Gdzie szukać pierścienia? Na północy. Może magowie ognia nadal prowadzą porządne zapiski? Świątynie magów ognia zostały zniszczone. Klasztor w Nordmarze też? Przecież mają tam bibliotekę. Ależ to na drugim krańcu świata. Owszem, kawałek drogi stąd, ale nie musisz tam iść od razu. No właśnie, klasztor magów ognia. To strasznie daleko stąd, jak wszyscy wiemy. No i co, moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie moment, w którym zakończymy dzisiejszy odcinek. Udało nam się naprawdę bardzo duży postęp zrobić. Piąta świątynia. No mamy informację. No i tam już będzie ostatni artefakt zresztą. Tak jeszcze możemy sobie na szybko popatrzeć, czy coś jeszcze jest do zrobienia. Ale wydaje mi się, że chyba nic takiego. Isztar zostawimy sobie w ogóle na potem. Prawda jest taka, że wypadałoby się już kierować na Nordmar pomału i zrobić Faring, bo tam nie robiłam żadnych zadań jeszcze. Więc no, wypadałoby i dokończyć kwestię tutaj jeszcze na pustyni. Szczerze mówiąc, no można by się było przejść pod Isztar, żeby znaleźć teleport i też w ogóle te ciężkie skrzynie ogarnąć, ale w sumie uważam, że to jest trochę zły pomysł. Też chcę brać pod uwagę fakt, że wypadałoby już na tym etapie gry potrafić kuć broń z czystej magicznej rudy, a to nas kieruje typowo też do krain Nordmaru. Czyli teraz też punkty wypadałoby wydać w odporność na choroby oraz odporność na chłód. Na chłód przede wszystkim. Więc w sumie pójdziemy sobie przede wszystkim chyba do Silden następnym razem. Ja mam jeszcze tabliczki, których nie użyłam. Tak w ogóle. No i tak, no i wypadałoby tak zrobić, tak jak właśnie mówię. Myślę, że tak, że ogarniemy jedną jeszcze rzecz. Chociaż... Wiecie co, muszę się zastanowić, gdzie pójdziemy w kolejnym odcinku. Tak czy inaczej, pomału będziemy z pustyni wybywać. Albo w kolejnym odcinku, albo jeszcze w następnym. Zobaczymy. Dzięki Wam serdeczne. Jak Wam się podobało, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się i cześć.